Jesteś w przyjacielu? Słyszysz mnie? O, mam więcej kili od ciebie. No właśnie. O, i No właśnie. aż dziwne, nie? Dokładnie tak. Co tam jeszcze mówiłem? A właśnie, że na przykład szarża Rohanu jest nagrana zamiast facetu, tam są same kobiety z doczepionymi brodami, nie? Też taki fakt, gdzie właśnie, tak jak mówiłem wcześniej, gdzie Eragon w różnych akademiach powinno być czymś, co pokazuje, jak adaptacja nie powinna wyglądać, tak Władca Pierścieni jest czymś, co właśnie pokazuje, jak adaptacja powinna wyglądać, jak to zajebiście będzie wszystko wyglądało, jeśli reżyser nie będzie miał swojego dzieła w dupie i wyciśnie z niego wszystko, co tylko i wyłącznie możliwe. Dokładnie tak. No. Ja już czuję i uprzedzam, że ten odcinek będzie podzielony na co najmniej dwie części. Co najmniej dwie części. Co najmniej dwie części. Co najmniej. Dwa tygodnie później, no to skoro skończyłem już codzienne odcinki rozmawianiu, znaczy się pierdoleniu Arma o książkach i innych rzeczach, może przejdźmy teraz do gry. Okay. Tak. Dokładnie tak to będzie wyglądać. Nie, dobra. No to będzie wyglądać cudownie, nie? Zwłaszcza moje przywitanie na początku. Tak. Dobra. No dobrze, więc jesteśmy z powrotem. Ej, a ja sobie teraz zagram ninją, tak żeby mnie nie słyszeli. Też dobry pomysł. Dobra, Eragon. Jeszcze chcesz o Eragonie mówić? Znaczy nie mówię, że Eragon już odhaczony. Bo to Eragon to jest coś, o czym ty nie chcesz mówić, tak? Ja też. Nie chcę, bo kocham tą serię. Dobra. No, a film jest tak zjebany, że to masakra. Eragon, Władca Pierścieni, w miarę odhaczony, Assassin's Creed, Percy Jackson. Percy Jackson, tak. Percy Jackson to jest coś, co też mnie zawiodło. Ale zawiodło w tym pozytywnym znaczeniu tego słowa, jeśli takie jest. Ponieważ, a zalicz dlategoż iż... Synu, zawiodłeś mnie. Ale tak pozytywnie. No, ponieważ, dlategoż, a zalicz iż... To jak można pozytywnie zawieść, zapytać swojej matki? Co? No stary, chodzi mi o to, że wyszły tylko dwie części Percy'ego Jacksona, co mnie niezmiernie smuci, bo no jest bardzo dużo książek, tak? Nie wiem, ty to potrafisz lepiej wyliczyć. Ja przeczytałem tylko 3. 5, 9, 2 serie masz. No właśnie. A wyszły tylko 2 filmy i nic nie wskazuje na to, że wyjdzie przynajmniej trzeci. Więc no to jest naprawdę smutne, ponieważ ta seria jest zajebista i z tego co wiem nie zarobiła mało, więc nic nie stało na przeszkodzie, żeby to zrobić kolejny film. Ale najwyraźniej coś poszło nie tak, no. Ale bardzo chętnie zobaczyłbym nową wersję, tak jak ze Spider-Manem. Że po prostu kolejną wersję nagraną od początku do końca. I też zobaczyłbym w niej Toma Hollanda, czyli naszego kochanego Spider-Mana, którego uwielbiam, najlepszy Spider-Man na świecie. Lepszy jest tylko Peter Parker. Ty żyjesz tam? Przeżyjesz? Dałem radę. Nie wiem, kto jest bardziej zasłużony. Ten gościu, że ja przeżyłem, czy ja, że przeżyłem? Też zdziwiony. Też zdziwiony.
Dokładnie. No dobrze, no to Percy Jackson. No nie wiem, co dużo można powiedzieć o Percy Jacksonie. No. To był dobry film. Film na podstawie książki. Seria, która nigdy nie została ukończona. Miejmy nadzieję, że jeszcze ukończą, bo to ma naprawdę, powiem ci tak, Percy Jackson naprawdę dobrze zrobiony, ma szansę, żeby przebić Harry'ego Pottera. Mówię Oczywiście, że ma. to jako, mówię to jako fan Harry'ego Pottera, jako osoba, która zaczytywała się, nadal się zaczytuje, która zna praktycznie na pamięć, ty tam przeżyjesz? Oczywiście, że tak. Która zna praktycznie na pamięć każdą część, to naprawdę Percy Jackson ma duże zadatki na to, żeby go pokonać. Według mnie tak Myślę, samo. że. Ja też słyszę kroki. Skończyło mi się ammo, nie? Akurat na tym, jak miałem do niego trzaskać. Uważajcie, jest niesprawiedliwe. Ale i tak wygrałeś. Ty go zabiłeś. A, to zajebiście. No chuj ci w dupę. Ty chamie. No cóż. Co by tu jeszcze? No dobra, no, mam 40 minut materiału, więc chyba myślę, że możemy przejść do segmentu z filmami na podstawie gier, No to który już rozpoczęliśmy przy okazji Assassin's Creed. Jedziesz ty, bo akurat to jest coś, z czego ja nie ogarniam, więc ty tutaj musisz grać pierwsze skrzypce, przyjacielu. To były takie moje pierwsze gameplaye praktycznie. Te filmy na podstawie gier, jak jeszcze nie miałem internetu i ojciec przywoził z niewiadomych źródeł filmy na pendrive'ie, mamy helikopter. Jak zwykle, jak ja chcę się wypowiedzieć i mam się o czym wypowiedzieć, to będzie jakaś akcja, nie? Tak jak ostatnio z Flatoutem. Musiałem przedłużyć odcinek do drugiej części tylko po to, żeby powiedzieć, że Flatout to było Destruction Derby. Aha. No A właśnie. mieliśmy na co gdzieś helikopter. No mieliśmy przed chwilą. Dobra, to chodźmy na ulepszenie wichajstrów, a w międzyczasie no, dużo można powiedzieć o filmach na podstawie gier i niestety są mocno niedocenione pod względem tego, że są dobrym materiałem na filmy, bo gry mają naprawdę, niektóre są dziełem sztuki, z tym, A jaki że to przykład? najnowszy kod sam w sobie jest filmem. Chodź, odpalę wichajstra i polecimy sumie, do wichajstrów. w sumie najnowszy kod jest, no, jakby nie patrzeć, interaktywnym filmem. Tak. Można by wyciąć z niego strzelanie i tak oglądałoby mi się go zajebiście przyjemnie. No. No właśnie, dobrze. Więc no. Jest teraz Sony, które założyło tak jak zwykle, kurwa, plącze mi się język. Sony założyło własną wytwórnię filmową, żeby ekranizować gry, no po prostu, żeby ekranizować swoje ekskluzywne gry, takie jak The Last of Us, którego jestem bardzo ciekaw, bo to gra jest wybitna i myślę, że film, jeśli Sony go nakręci, będzie równie wybitny. No więc tak. Co jeszcze mamy? Mamy tego nieszczęsnego Tomb Raidera, chyba jedna z pierwszych filmów gier. Wiesz, o co chodzi. I to w kilku częściach, Jeszcze. więc się sprzedało, ale to tylko dzięki Angelinie Jolie. No w sumie Ach, tak, te lata ona już młodości. zrobiła robotę, nie? Dokładnie. W sumie to mógłby być znowu temat na oddzielny odcinek filmy, których nie wyobrażasz sobie grany przez inną osobę. Zaszedłem go od tyłu, gdy ty do niego napierdalałeś. Fajnie, na kolejną kolejny odcinek mógłbyś zrobić o filmach, w których nie wyobrażasz sobie, żeby grały inne osoby. Tak jak na przykład trudno byłoby sobie wyobrazić naszego najlepszego polskiego aktora, czyli Karolaka jako Iron Mana. Ej, ale nie, to by było ciekawe. Ja chcę to zobaczyć. Nie, ja już widziałem.
ja już widziałem plakat Karola jako Wiedźmina i to mi starczy. Myślę, że ja chcę zobaczyć cały film. To będzie na pewno jedna z ciekawszych komedii romantycznych, jakie widzieliśmy. Będzie jeden z ciekawszych horrorów, jakie widzieliśmy. Taki paradoks. Na etapie pisania scenariusza polski scenarzysta chce napisać film akcji, wychodzi mu z tego komedia romantyczna, a na koniec dla widzów to horror. Co ja mogę powiedzieć? Nie można to skomentować tylko jednym słowem, Karolek. Karolek, tak bardzo. Karolek jest odpowiedzią na wszystkie pytania. No dobrze, czekaj. Zagubiłem się. O czym my teraz rozmawiamy? O filmach na podstawie gier. No to jest też bardzo ciekawe Mortal Kombat, które no po prostu to jest Mortal Kombat. Jak można nagrać film o bijatyce? No, są ludzie i się biją, za dużo sensu w tym nie ma, ale ktoś to zrobił. Jest też... ale warte nadrobienia mimo to Mortal Kombat. No właśnie. Jest też chyba z tego co pamiętam Street Fighter albo Tekken. W każdym razie któryś z tych. Tekken oglądałem. Powiem ci, że Tekken jest naprawdę, ale to naprawdę dobrym filmem. No nie da się ukryć, no. Aż dziwne. Ale mi się Tekken naprawdę podobał jako ten. Jako film naprawdę ciekawy. Co by tu jeszcze dodać oprócz Tekena? Cóż mógłbym rzec więcej, szanowna komisja, bo że nigdy tego nie zapomnę. Nie? Zniknęło mi. No bo tu ma tylko 4 sloty. Że po 4 wykorzystaniach już nie możesz tego użyć. Szkoda. No trochę szkoda. A cóż tu jeszcze, że kurde, pomóż mi trochę, bo mi mocno wypadły z głowy te filmy. Kurde, chciałem go zabić. Filmy na podstawie gier. Na stówę przy nagrywaniu tego... Wydaje mi się, że był. Na stówę po nagrywaniu tego odcinka nagle znajdę miliard pomysłów. Są słynne filmy... Uwe Bolla, nie wiem czy tak się go wyjawia, nie wiem czy oglądałeś kiedyś Postala na przykład, czy GTA. To musisz nadrobić, tak, to są ewidentnie filmy warte polecenia i musisz je nadrobić. Obiecuję, że nie będziesz zawieziony. To są wybitne produkcje. Na pewno będziesz płakał, gwarantuję ci. Strzelba jest zawsze szybsza. Znowu ustawiam. Za bardzo o filmach na temat gier nie można się rozpisać, ani wiesz, tak za bardzo rozwinąć, ponieważ te większość filmów jest po prostu słaba. Mimo dobrego materiału jest po prostu słaba. Można na przykład jeszcze powiedzieć o... samego Tomb Raidera. Tomb Raider. Ostatnio nagrano reaktywację Tomb Raidera i była taka sobie. Znaczy jako film sam w sobie był dobry, tylko nie rozumiem po co dodali tam nazwę Tomb Raider. Wiesz o co mi chodzi? Że gdyby tam nie było Tomb Raidera, nie skapnąłbyś się, że to był Tomb Raider. To jest tak jak Assassin's Creed Black Flag jest zajebistą grą o piratach, ale z Assassinami ma mało wspólnego. Dokładnie tak. Mały helikopter. Nad nami. Wyskoczyli. Są nad nami.
Okej. Szukam drugiego. A, no to wszyscy. Chyba drugiego zdjąłem. Ej, aż pójdę zobaczyć. Hello there? Nie, nie zdjąłem. Teraz zdjąłeś. No dobra. To dobra, bo ja latam cały czas bez adrenaliny. Oprócz tych filmów. No właśnie, Dominik się non-stop zacina. Dlaczego Dominik się non-stop zacina? Bo ma zły humor. Wczoraj miał dobry humor i było to nawet nagrywane. Ale niestety, no. Ciężko mi powiedzieć o jeszcze jakichś produkcjach takich na skalę światową odnoszących sukces, bo takich nie było po prostu. No, filmy na podstawie gier mają bardzo dużo sensu i każdy chce je oglądać, szkoda tylko, że nie wszystkie się nadają do oglądania. No, ale na przykład gdybyś mógł, gdybyś miał tyle hajsu z najlepszych scenarzystów, no nie tych Gry o Tron, ostatniej serii. Jaki film chciałbyś nagrać na podstawie gier? Zastanawiam się. Naprawdę mocno się zastanawiam. O chuj. I tak myślę sobie i myślę na podstawie gier. Zacinam się, bo jeszcze dodatkowo mamy akcję. Na podstawie jakiej gry bym chciał zobaczyć film? To bardzo ciekawe pytanie, bo nic mi nie przychodzi na myśl. No, ale jakiej? Poczekaj, no na podstawie Pokémon. Dobrze, dobra, znalazłem wreszcie filmy. Filmy od Nintendo, które ostatnio no, są po prostu świetne. Czemu ty umierasz? Ale mi się ścina, o Boże. Ej, tutaj przy mnie gościu w tym. Już szukam go. Ogólnie mnie się ścięło jak skurcz. Mam problem. Dobra, ja się ten... a czekaj. Dog tags have been scanned successfully. Your teammate will return to the battle when the next revive flight arrives. The last revive flight will arrive in 1 minute. Mam tu dwóch. Only two teams left. Już tylko jednego. Getting close to victory. Nie słyszysz go. Masz na mapie. Nie wiem, co on zrobił, ale to się udało. Miał granatnik. Wysadził sam siebie z granatnika. Piękne, piękne jest zakończenie tej akcji. Jesteś przyjacielu? Jesteś my friendu? Jesteś, dobrze. Jestem. Więc dobrze, zwracam honor, jednak są dobre filmy na podstawie gier. Na przykład Pokémony, czyli trzecia część Deadpoola. Nie wiem, czy oglądałeś z Ryanem Reynoldsem jako Pikachu. Nie, nie oglądałem, ale mam zamiar obejrzeć właśnie jakoś niedługo. Musisz obejrzeć, bo to jest świetny film. Ale wracając do twojego pytania, co chciałbym obejrzeć jako film na podstawie gry, to Bioshocka. Nie, taki thriller-horror. Ja marzę i po prostu pożądam tego, żeby ktoś w końcu wziął się za uniwersum Warhammera. O, tak, w sumie Warhammer to byłoby dobrze.
ale Warhammera 40 tysięcy, nie? No tak, To tak. jest taka kopalnia, kopalnia, herezja Horusa, jakby to przedstawili, tam mają materiału na, podejrzewam, że mogliby przebić Władcę Pierścieni na luzie. Dokładnie. To ten, herezja Horusa, kosmiczne wilki, seria Duchy Gaunta, a później seria następna Straceńcy. Uniwersum jest na tyle wielkie, jest, ciągnie się przez tyle czasu, że tam, żeby cię nie kłamać, tam by mogli zrobić, to by mogła być naprawdę konkurencja dla Marvela. Ty, a poczekaj, bo zapominamy o jednej tak, bardzo ważnej serii. Posłuchaj, mamy książkę, mamy grę, chcemy film. Co to za tytuł? Jeszcze raz? Mam dla ciebie zagadkę. Mamy książkę, mamy grę, no. No. Chcemy film. Co to za tytuł? Kurwa, ale teraz nie wiem, czy nasz serdeczny przyjaciel zaczął od tego przygodę z YouTube'em. Chuj mu w dupę, ponieważ się do nas nie odzywa i z nami nie gra. Podpowiedziałem ci bardzo. No, Rudy. Nie Rudy. To nie. Nasz serdeczny przyjaciel zaczął przy tym przygodę z YouTube'em, ale z nami już nie gra. Kurwa, metro. Aha, no w sumie, aha, dobra, no kurwa, no. Sorry, jest wieczór, mogę nie też. No w sumie tak. Metro, grałem, czytałem. No to w sumie, jeśli tak już mówimy, no to Stalker. Stalker też, no. Książki, mega. Klimat gry, jeśli by się skupić tylko na fabule, jakbyś tylko parł do przodu, nie? Robił tylko zadania, które są potrzebne ci do popchnięcia fabuły do przodu, to przeszedłbyś grę parę godzin. A nie wiem, a mogę? Podobnie byś się zawiódł, bo byś stwierdził, a jest teraz, jeśli ktoś jeszcze nie grał w Stalkera, to proszę przesunąć film o jakieś 30-45 do minuty w przód. Bo uwaga, kurwa, spoilery. W sumie cały ten odcinek jest spoilerem. W sumie na chuj ja to mówię, no to zamknij mordę, to po co się odzywasz? A, okej. Okay. Przyjacielu, propos zamknij mordę, muszę iść na kolację. Dobra, ja też będę już musiał kończyć teraz. Ja pewnie jeszcze, jeśli będziesz grał, ty graj w PUBG'a, żeby narobić meritu. Ja jeszcze pewnie wejdę w nocy. Dobrze, więc póki co żegnamy się. Zmontuję to wszystko w jeden długi odcinek. Bo nie mamy materiału na dwa. Robimy pożegnanie? Oczywiście, robimy pożegnanie. No, no to pożegnanie tak jak wczoraj miało być, gdzie obawiałeś się, że to będzie złe, bardzo złe, a mimo tego bardzo cię zaskoczyłem. Dobrze, więc, lecisz. Ja się żegnam z wami w stylu osoby, która zainspirowała mnie do grania w gry, do spojrzenia inaczej na gry niż dotychczas, która zainspirowała mojego przyjaciela Diamenta do nagrywania. Pamiętajcie, ludziska, że jak mawiał Royston, Patryk, Rojo Rojewski, najlepszy z najlepszych, jeśli chodzi o polską scenę gier i wszystkich rzeczy z tym związanych. Gry łączą, a nie dzielą. Na razie. Dobra.